Rozjechaliście się. Może najpierw przejdziemy do Daimona. Tu ja jeżdżę swojego wydziału. Jest to, można powiedzieć, czy tak, w ogóle FBI w tej chwili jest dopiero tak naprawdę od roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, funkcjonuje jako właściwe FBI. Wcześniej było to nazwane biurem śledczym. Zostało to od niedawna weźmiemy to. Może się spodoba. Wcześniej było to biuro śledcze. Nie miało takich uprawnień, nie miało takiego uzbrojenia jak teraz. Nie było tak zorganizowane, nie miało tylu członków. I w Waszyngtonie biuro FBI funkcjonuje tak, że jest bardzo duża dywersyfikacja oddziałów. Mniejszych. Biura są ze sobą dobrze skontaktowane, więc wchodzisz do jednego z jednego jakby, może brakuje mi słowa, tak jakby, no, jak masz pion w budynku, tak, to cały ten pion należy do was. Oczywiście początek na samym dole, używasz swojego klucza, żeby do niego wejść i idziesz pewnie do siebie, czy do szefa, czy... Idę najpierw do siebie zobaczyć, czy nie ma tam jakichś raportów związanych z dzisiejszym znaleziskiem, czy coś. Dobrze. Więc wchodzisz na... Budynek jest czteropiętrowy. Wchodzisz na trzecie piętro. Tam znajduje się twój gabinet. Są to już te początki, kiedy gabinety stają się powoli bardziej otwarte. Nie ma tu zbyt wiele osób o tej porze, ponieważ jest już wieczór, czwartek, no i też wielu pracuje jednak w terenie. Wszędzie unosi się, jeżeli ktoś siedzi na swoim miejscu, to z pewnością unosi się z tego miejsca dym. Można powiedzieć, że przypomina to zwykłe biuro w tamtych czasach. Wchodzisz na swoje miejsce. Co masz na swoim biurku? Na pewno mam jakieś dobrze uporządkowane dokumenty, kilka teczek ze sprawami, które może jeszcze prowadzę, albo przynajmniej je zakończam. Cóż, śniadaniówkę, którą zazwyczaj zapominam zabierać i później w domu przygotowując sobie jedzenie do pracy, pluję sobie w brodę, mówiąc o tym, że znowu zapomniałem i powinienem następnym razem to zabrać. Obok twojego biurka jest miejsce twojego partnera. Jak zwykle panuje tam dosyć duży chaos, znaczy jest typem, który lubi być w terenie niż za biurkiem. Nie lubi pisać raportów ani ich czytać. Jest nieco starszym, bardziej doświadczonym agentem. Ale widzisz, że nie ma żadnego nowego raportu lub wezwania do czegoś, do złożenia raportu na przykład. Mhm. Nic nowego. No to w takim razie idę od razu do szefa. Jasne, czyli wchodzisz na czwarte piętro. Na czwartym piętrze jest duży magazyn, można powiedzieć, informacji. Siedzi tam również sekretarka Susan, którą bujne blond loki, czerwona szminka i mundur taki biurowy, bardzo, bardzo skromny, nie zwracający na siebie wręcz uwagi, ale ty dobrze wiesz, że to nie jest agentka. Przepraszam, że to nie jest cywil, to jest agentka jak najbardziej. Przy czym nowe czasy przynoszą nowe obowiązki kobietom. I nawet w tej nowo tworzonej strukturze FBI znalazło się dla nich miejsce zupełnie o wyższym poziomie odpowiedzialności niż na przykład jest to w innych służbach. Szczególnie orędownikiem tego jest twój szef. I nazywa się Edward Shanach.
Widzisz jego biuro, ona kiwa ci głową oczywiście, że jak najbardziej możesz wejść. No to pukam, wchodzę. Praktycznie natychmiastowo po zapukaniu. Czy możecie sobie zobaczyć pana Edwarda? Pana Hrab. Wchodzisz. To jest niewielkie, bardzo dokładnie wysprzątane biuro. Na środku szeroki stół z czarną maszyną do pisania. Po prawej leżą trzy równe pióra do pisania i drewniany spodek pod czarną kawę, której ślady odcisnęły już pewnie dziesiątki. Z lewej papierośnica, przez której dym przebija się światło z okna i do którego uciec próbują kłęby dymu. Za stołem prosto siedzi szczupły mężczyzna, pociągła twarz. To on werbował ciebie do agencji. Przerywa turkot stukania. O, Damon, usiądź proszę. Napijesz się kawy? No, kawy to ja już dzisiaj nie potrzebuję. Już ciekawy dzień. Już kończę. Doszł podpis na wyjęty papierze, schował go do szuflady. Kiedy siadasz, nie ma tu żadnych dokumentów, że tak się weźmie, do których jak usiądziesz przy biurku, to można sobie zajrzeć, czy nad czym akurat pracuje szef. On raczej dba o takie rzeczy. Składa nogę na nogę, bierze łyk zimnej kawy, więc ma jeszcze by mi opowiadać, o co chodzi. No ja siadając rozpinam marynarkę, wyciągam paczkę papierosów, ale może bardziej papierośnicę, wyciągam papierosa i mówię, ta sprawa tego porwania tej kobiety. Może inaczej, czytałeś dzisiaj gazetę? Nie, jeszcze nie. Masz ją gdzieś tutaj? Wstaje, podchodzi do szyby, puka do Susan. On przychodzi. Przynieś nam proszę gazetę dzisiejszą. Po chwili ją dostajecie na stół. Która strona? Tutaj czwarta strona. Obudzono bohaterów, tak? To? Tak. No rzeczywiście karygodne, ale co w tym wyjątkowego? No to wyobraź sobie, że najprawdopodobniej widziałem porwanego. Przepraszam. Uderzył mnie w klatkę piersiową. I jest teraz w szpitalu. Za chwileczkę, ale to... Tak, wiem jak to brzmi. Czy mamy gdzieś tutaj w aktach może jego zdjęcie? To mógłbym się przynajmniej upewnić, bo sam sobie nie wierzę, jak mówię te słowa. Siedzieliśmy z przyjaciółmi, byłem już po pracy. Wiesz, opowiadałem ci. Znajoma Susan, dziennikarka. O, przewróć na szóstą. No, to jej. No i znajomy Mortimer. Ten to czasami z nami współpracuje. Medyk sądowy. Jasne, tak, kojarzę tego doktora. Siedzieliśmy sobie w powitaniu południa i wpadł mężczyzna przez okno, potrącony przez samochód. I wstał. Chciałem go powstrzymać, zbadać, sprawdzić, dziwnie się zachowywał. Ale kiedy tylko się do niego zbliżyłem, od razu poczułem smród. Smród taki jak na starych mylinach, gdzie ktoś umarł. I zaatakował mnie, gdyż mówił, że się spieszy. Na szczęście było tam dwóch rosłych i jeszcze Mortimer pomogli go obezwładnić i... Chwileczkę. Powiedziałeś, że ci uderzył. Czy nic się nie stało? Nie. Dosyć mocne uderzenie i to może ci powiedzieć, że przywalił we mnie jak jakiś dźwig.
Kula. Dobrze, że trafiło na młodego. Jakoś to wytrzymasz w takim razie, ale oczywiście zgłoś się do szpitala w razie potrzeby. Powiedziałeś, że chcesz się upewnić. Być może zanim powiesz, że powiesz mi wszystko. Tak, w naszej pracy warto się upewniać, żeby nie wyciągnąć pochopnych wniosków. Chodź, pójdziemy do archiwum i sprawdzimy, co mamy jeszcze raz o Wielkiej Wojnie. To wstaję. Prowadzi cię do pomieszczenia, które jak wychodzicie z jego biura, skręca cię na prawo, tam zaraz są potężne drzwi, które otwiera swoim kluczem. Byłeś tu już na pewno kiedyś, tylko że zawsze stara się raczej kontrolować, kto korzysta z akt. Pomimo wszystko agencja jest jeszcze młoda. I rzuć sobie proszę na korzystanie z bibliotek. Możesz mieć kość premiową i ja także mu rzucę, jeżeli chcesz. I on także sobie rzuci. Tanie, czy korzystasz z kości premiowej? No nie, bo jeszcze nie, może być lepszy wynik. Nie. Dobrze, owszem, wyciąga zdjęcie z gazety Washington Post, no oczywiście, jeszcze z w momencie, kiedy człowiek, którego dzisiaj widziałeś, okrętował się dopiero. Na statek miał wypłynąć, żeby do Europy walczyć. Jest tam zdjęcie kilkudziesięciu młodych oficerów, którzy świeżo co ukończyli szkołę i mieli płynąć za ocean, reprezentować naród. Jest tam wielka rozpiska w gazecie na temat tego, jak dumni ludzie muszą być ze swoich młodych oficerów. Ale tak, rzeczywiście to on, od razu odnajdujesz tą twarz w tych szeregach. Nie masz wątpliwości. I ja pierdolę. To on. To był on. Robię kilka takich kroków. Trzy w prawo, trzy w lewo, znowu obrót w prawo, lewo. No to był on. Patrzę spokojnie. Wyciąga ta akta, zamyka szufladę. Wyjdźmy stąd. Zabiera akta, wychodzicie. Zamyka. Daję ci, to nie jest nic tajnego. Słuchaj. Myślę, że powinieneś się uspokoić. Przemyśl to na spokojnie. I do którego szpitala go zabrali? Nie pytałem, czy chyba, że pytałem. Mogę na szczęście rzucić, czy zapytałem o to. Proszę. Nie mam pojęcia, takie zamieszanie było. Zresztą ci dwaj medycy, ci młodzi, nie chcieli nam nawet uwierzyć w to, że mężczyznę trzeba mocno skrępować. Dobrze, a mówiłeś, że gdzie siedzieliście? Powitanie południe? Powitanie z południem, tak, tak się południe nazywa. Mhm. Dobrze, to pewnie do świętej panienki powinni go zabrać. Zadzwonię tam i upewnię się, co się tam dalej z nim działo. No, na pewno, jeżeli jest aż tak wyjątkowy, to nie mogli go przegapić. Ty może usiądź, zapal na spokojnie. A wiadomo już coś o tej kobiecie, którą przywieźli, tą z tym zielonym językiem, bo miał dokładnie taki sam zielony język jak ta kobieta. Z tego, co wiem, to zabrali ją do szpitala i okazało się, że kobieta żyje. Przecież sam sprawdzałem puls. Tak, no bo Kaden też mi złożył raport, w którym jasno napisał, że kobieta nie żyje. Ale okazało się, że chyba udało im się ją odratować, ale podobno jest w śpiączce. Coś takiego. Może zadzwoń też i tam, niech ją zakneblują, bo może też będzie chciała wstać i gdzieś iść. Spokojnie, Damonie. Idź do domu. Ja podzwonię. Jutro porozmawiamy.
Dobra, dobra. Dzięki, Ed. Wychodzę, Susan. Idę do domu. Pogodziłeś siebie. Nie, Susan, dobrze, nie, dobrze, dobrze. Dobrze. Tak, pomyliłem imię wczoraj. Siła sugestii. Ja miała być Sophie, przepraszam. Mogę sobie zmienić notatkę. No nie wiem, teraz to już. Już padło, no tak? To może Susan. Tak, ja udam się rzeczywiście do. Może do wydawnictwa gazety. Spotkać się, podpytać zaprzyjaźnionych jakichś innych dziennikarzy, którzy może coś słyszeli. Do Washington Postem, tak? Mhm. Bo to dobrze. Była ta gazeta, którą też czytaliśmy, tak? Tak, tak, mhm. Tak. Dobrze, jedziesz tam. Recepcjonista, proszę pani. To dosyć w ogóle duży budynek z białej cegły. Jest już późno. Nie ma za bardzo. Jest czwartek. Już za bardzo nie ma ludzi w biurze. Na pewno któryś z moich kolegów jeszcze siedzi i pracuje. Sama wiem, jak to jest, jak się człowiek zanurzy w historii. Dobrze, a kogo konkretnie pani szuka? Pana Emanuela? No dobrze, proszę chwilkę zaczekać. Ja sprawdzę w takim razie. I on wstaje i idzie tam do no. Idzie na górę po schodach? To już czekasz, tak? Grzecznie? Czy on ma jakąś na przykład rozpiskę na biurku albo coś, właśnie kto jest, a kto nie ma? Czy tak zaglądam mu przez ten pulpit taki? Mhm. Patrzysz, nie ma tam za bardzo rozpiski, ale widzisz na ścianie wisi taki jak to powiedzieć, taki... Boże, są karty pracy i były takie urządzenia, które się jakby podchodziło, wrzucało kartę swoją, tak? I wtedy tam ona robiła pieczątkę. I widzisz, że tam leżą jakieś karty. Czy zdążę je przejrzeć, zanim on wróci? Zobaczymy. No to chciałabym przejrzeć. Nie wiesz, kiedy on wróci? Podchodzisz szybko, głodna wiedzy. Ten Emanuel. No przepraszam, czy mi coś umknęło, czy Emanuel, to jest jakaś postać, którą ty tworzyłaś? Nie, tak nie, wymyśliłam po prostu. Chyba? Ale jest pan Emanuel. I widzisz, że już wychodził dzisiaj. Ale jest główny, jest szef jakby działu wydawniczego jeszcze. Okej. Okay. Robert. Felson. Robert. Czy jakiś taki jest właśnie zwyczaj, że trzeba się anonsować, czy mogłabym po prostu pójść i... W sytuacjach zwyczajnych pewnie tak, ale czy to jest sytuacja zwyczajna? To się wymknę po prostu temu panu recepcjoniście, no. Jakoś tak postaram się może pójść innym ciągiem schodów, jeśli są na przykład dwa albo coś, żeby go może nie spotkać. Dobra. A co tu możemy sobie rzucić w takim razie? Jakieś skradanie? Skradanie. Albo szczęście. Albo... Unik, bo unikasz rozmowy. Patrzę jeszcze tego, gdzie jest skradanie.
Może być specjalistycznych, więc może być także. Dobra, niech będzie to unikanie może w takim razie. Nie no, serio, bardziej, że akurat burzałe, to bardziej bliżej szczęścia, wiesz? Aha. Myślę, że w takim razie. No to i tak nie, w takim razie 88 to nadal nie. Skręciłaś w jakieś prawie, że losowe schodki i widzisz, że ona akurat schodzi. O, miała pani czegoś na dole. Tak, ale no nie chciałabym właśnie później jeszcze dużo zajmować czasu panu Robertowi. Wiem, że może też się śpieszyć do domu, a naprawdę to bardzo pilna sprawa. Ale pyta pani o pana Emanuela. Pan Robert jest, ale zajęty. A czy mogłabym dosłownie 5 minut mu zajmę, nie dłużej. Urok osobisty? Jak wie pan, jak Wena najdzie, to nie da się jej kazać czekać. No to dalej. A to już rzuciłaś, tak? Czy... Tak, na charm. 60. Czy coś robimy z tym rzutem? Możemy go forsować? No to jak go forsujesz? Chciałabym tak jeszcze, no bardziej tak, bo panie, jak ten recepcjonista ma na imię? David. Panie Davidzie, naprawdę nie zajmie to długo, zaraz wyjdę, będzie pan mógł spokojnie i pan Robert, i pan, i ja wrócić do domu na ciepłą kolację. Dobra, jeżeli ci nie wejdzie, to on cię wyrzuci, jeżeli będziesz stawiał opór, to wezwie policję. Zapomniałem wam w ogóle mówić wcześniej tych konsekwencji, więc możecie mnie o to pytać przy próbie forsowania. Uff. No dobrze, zapraszam. Dziękuję. I biegnę tam po tych schodach. Nie, on cię prowadzi oczywiście. Aha. Tylko wyprzedzasz, szybko. Wchodzisz do biura gazety, tak jak w tamtym biurze, które wcześniej opisywała, ładny porządek, każdy wie, znał swoje miejsce. Tutaj jest chaos, jest masa jakichś gazet, starych wydań, nowych wydań, teraźniejszych, wydań konkurencyjnych i porównywanie. Jest masa biurek, w tej chwili pustych. Na pewno w ciągu dnia jest tutaj ogromny chaos. Ale na samym końcu jest biuro z wielką szybą, przez które pan Robert może wszystko to obserwować i nazwać to swoim królestwem. Idziesz do niego, on oczywiście on gdzieś tam w papierach coś czegoś szuka, tu zakreśla, tu coś przekreśla, otwiera drzwi, proszę panie Robercie, jakaś pani do... patrzy na... pani? Susan Davis. Pani Susan Davis. Proszę. Wchodzisz, to jest mężczyzna w szerokich barach, ponad 40, łysy, na zmarszczonym zmarszczone czoło już tworzy takie linie poprzeczne. On chyba często się dziwi. Jednak tak to jest, kiedy musisz oceniać artykuły tych nowych, którzy tu przychodzą. Jest nieco skwaszony o tej godzinie, kto mu zaprząta głowę. Ale wstaje, zachowując etykietę. Dobry, Robert Felsum. Susan Davis. Proszę. Co panią do mnie? Przepraszam, że niepokoję tak, ale naprawdę natrafiłam na bardzo ciekawy temat i myślę, że z tego naprawdę może być artykuł, no jak nie kwartału, to co najmniej miesiąca. Ale potrzebuję jeszcze troszkę na tym popracować i chciałabym zapytać się, no tak, wie pan, jak dziennikarz dziennikarzowi, czy dzisiaj może słyszał pan coś o ludziach z zielonym językiem? Spojrzał się na ciebie, nieco opuścił głowę. Jeszcze pan. Dziennikarz. Wydawało mi się, że
Powinniśmy rozmawiać o faktach. Mam dowody. Mocna sprawa. Proszę, nic nie słyszałem. Ale słucham. Otóż... może zacznę od końca. Będzie mi najprościej, bo tego zdarzenia akurat świadkiem byłam osobiście. Piłam popołudniową kawę z przyjaciółmi w kawiarni, kiedy zdarzył się straszliwy wypadek. Do lokalu wtargnął, wpadł mężczyzna przez szybę i miał właśnie taki zielony język. Strasznie od niego śmierdziało. Bardzo ciężko było go ująć, jakby był pod wpływem jakichś narkotyków. I no cóż, zabrało go pogotowie, jednakże co ciekawe. I tak wyjmuję tą gazetę jego i pokazuję ten artykuł. Miał na sobie mundur. Bierze. Czy macie tutaj jakieś archiwum? Chcę pani powiedzieć, że jakiś pijany mężczyzna ukradł mundur swojego ojca. Dał się mówię, że dał się potrącić, tak? Przepraszam, że został potrącony? Nie, nie. Nie powiedziałam tego. Że wpadł przez szybę do kawiarni. I chce pani powiązać ten mundur z tym cmentarzem. Tak. Ponieważ widzę ten pana drwiący uśmieszek, ale nie sugeruję, że jakby mężczyzna wyszedł z tego cmentarza i wtargnął do kawiarni. Po pierwsze, nie był on pijany, bo smród to był raczej jakaś choroba, zgnilizna niż alkohol. Po drugie, może to jest sprawca, może to był sprawca, bo jeden ze sprawców i na przykład zaraził się od tego ciała, okradając go z tego munduru jakąś chorobą. Nie pomyślał pan o tym? Mówi pani może, a wcześniej słyszałem dowody. Mam zdjęcia, ale jeszcze nie zdążyłam ich wywołać. To trudna sztuka. Patrzy w kalendarzyk. Dobrze. To umówmy się może pojutrze po południu. Wtedy opowie mi pani więcej i pokaże mi pani zdjęcia. Dobrze. Przypilnuję tak, żeby był wtedy redaktor, który pisał to, no bo owszem, czytałem, oceniałem, ale proszę pani, czytam tysiące artykułów dziennie. Może być 17? Tak, oczywiście. Będzie sobota 17. Tak, sobota 17. I on zapisuje to w notatniku. Czy jest może tutaj jeszcze jakieś archiwum wydań, na które mogłabym zerknąć, wychodząc? No tak, no, wierzę, że ja też przecież każda gazeta oddaje do biblioteki każde jedno wydanie, więc proszę poprosić Davida na dole, albo udać się do biblioteki publicznej. No. Dobrze, dobrze, to dziękuję i w takim razie jakby pan, nie wiem, gdyby ktoś jeszcze do pana przyszedł z podobną sprawą, to proszę mi dać znać, może wie pan. Będzie miał inne dowody, inne spojrzenie na tę sprawę. Dobra. Albo majętność twoja bym prosił, albo urok osobisty, albo strzelanie z karabinu. Znaczy... to strzela. Nie, dobra. To majętność, myślę. Dobrze, to myślę. Pani numer? Ma pani telefon, czy? No, podam mu domowe, no tylko domowe. Dobrze. Tam są. Komórkowego podam, no to chyba się, adres podawało z tego, co tam kojarzy, chyba że tak, się dzwoniło, tak, no. Na adres się dzwoniło. Faktycznie, przed. Dobrze zapisuję. Dobrze, dziękuję. Już nie przedłużając, chodzisz do Davida. Chyba, że chcesz jeszcze gdzieś się wymknąć. Nie. Nie, rzeczywiście pożegnam się nawet z Davidem i pójdę do tej biblioteki.
Dobrze. Nie ma, tam nie będzie problemu, żeby udzielić ci dostępu, więc w razie czego możesz sobie po prostu rzucić na korzystanie z bibliotek. I tylko powiedz mi, czego szukasz konkretnie. Właśnie nie wiem, czy to... Bo chciałabym przejrzeć rzeczywiście stare wydania przed tym 1916 i poszukać tego mężczyzny, nie wiem, z jakiegoś zaprzysiężenia wojskowego i tak dalej, czy to rzeczywiście będzie ten. Po drugie też chciałabym sprawdzić w książce telefonicznej, bo pewnie w bibliotece też taką mają, kto mieszka pod adresem obok tego, gdzie znaleziono tą kobietę. Ten mężczyzna, który zwrócił moją uwagę wychodzący, chciałabym... Mhm. No myślę, że jest jakiś taki spis po prostu, że można to sprawdzić. I jeszcze taka trzecia sprawa, no to właśnie ten symbol tych trzech okręgów, jeśli by mi się to trafiło, gdzieś rzuciło w oczy, ale tak jakby to naprawdę jakby mi się rzuciło, bo raczej skupię się na tych dwóch rzeczach. No, tylko szukanie informacji troszkę zajmuje, więc tutaj uzależnimy to od stopnia sukcesu, czyli zwykły sukces, wybierzesz jedną rzecz, na pół dwie, na ekstremalny wszystkie trzy. Dobrze, to rzucam. Korzystaj z bibliotek. No. To ja w takim razie, jeśli rozumiem, do 15 obniżę, to będzie, nie, 1/3. Ile to jest? No 1/5, żeby był ekstremalny. Aha. Tak? Z nazwami się mogę mylić, bo ten ekstremalny, a jakiś tam totalnie krytyczny, czy jak to się nazywa, to już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale przy statystyce powinieneś mieć napisane, ile wynosi 1/5. Tak. 1/5 60 do 12. No to obniżę tymi 6 punktami, żeby było 12 i będę mieć 1/5. Rozrzutność. Pytanie pierwsze. Szukałaś wzmianek o nim? Oczywiście, słuchaj, znajdujesz wzmianki od Gabrielu. To znaczy, znajdujesz, że kiedy przywieźli jego ciało z powrotem do Europy, ponieważ zginął na polu bitwy, przywieziono także jego miecz. I w artykule rozpisana jest dosyć obszernie relacja także innych żołnierzy, jak on, dowodząc, poprowadził szturm. Szturm z jednego okopu do drugiego i tą szpadą, na co wszyscy bardzo zwracają uwagę, naprawdę powalił wielu wrogów. Ta szpada należy do jego rodu. Chociaż jego nazwisko by nie wskazywało, że należy do jakiejkolwiek rodziny szlacheckiej z dawnych czasów, ani nic brytyjskiego, ani nic francuskiego, ani nic niemieckiego, brytyjskiego. Trochę dziwne. Druga kwestia, dom. Otóż dom, to mieszkanie właściwie, obok. Chcesz coś jeszcze sobie zanotować, czy za szybko? Nie, jest okej. Jest puste od 2 miesięcy. Jest wystawione na sprzedaż. Kwestii ostatniego symbolu. Nie znajdujesz takiego symbolu w żadnej gazecie z tutaj obecnych. Okej. Okay. Dobrze, przejdźmy do Mortimera, bo tak musiałeś czekać. Gdzieś tutaj Mortimer? A do swojego miejsca pracy prawdopodobnie będzie to jakaś piwnica w szpitalu. Gdzieś, gdzie są zważone wszystkie ciała na oględziny i weryfikację. Kostnica. Dobrze. A, do kostnicy. Dobra, kostnica. Niech to będzie świętej panienki. Dobrze. Pojechałeś. Szpital jest dosyć duży, bo jest w centrum Waszyngtonu. Z uwagi na dużą ilość wypadków drogowych, dużą ilość fabryk dookoła Waszyngtonu, produkując jakieś dobra konsumpcyjne. Jest tutaj sporo przypadków takich, gdzie chirurdzy mają naprawdę sporo roboty, więc kiedy wchodzisz już przez szpital, jest dużo krzyku, przewożenia rannych ludzi, jesteś do tego przyzwyczajony, pomimo tego, że na co dzień w twojej pracy twoi pacjenci raczej milczą. Ale już przyzwyczaiłeś, że przechodząc tu jest głośno. Schodzisz na dół,
biura i co chcesz robić? A w pierwszej kolejności chciałbym te pobrane próbówki dać do laboratorium, do analizy, jeśli mamy tu coś takiego albo kogoś takiego. Chyba, że sam się mogę zająć toksykologią. Mhm. Ale to raczej w wolnym czasie. Tak, tylko to pewnie troszkę potrwa. No. Sprzęt też raczej tak szybko nie działa jeszcze. Mhm. To zostawię to tam do laboratorium dla analityków, żeby tam w wolnej chwili to zbadali. Oczywiście dam tam jakiś napis, że priorytet i tak dalej, że pilno cokolwiek. Znaczy pytanie, chcesz to zrobić ty, czy analitycy mają to zrobić? Zależy, ile czasu mi to zajmie. Bo jeśli wiem, że mam tam zostracić tam, nie wiem, kilka godzin, no to raczej nie mogę zamiarować. Tak. Możesz to zostawić na przykład na jutro, dlatego pytam. Mhm. Czy analitycy? Analityka, tak, zostawię to na razie analityką. Chyba, że jak jutro przyjdę, to jeszcze nie będzie drogą, no to sam się tym zajmę. Dobrze, opisujesz, zostawiasz, dobrze, co jeszcze? No ja chciałbym zobaczyć wszystkie dzisiejsze zwłoki, które przybyły do kosmicy. Dobrze. Na razie poza aktami zależy mi właśnie na ich opisach, czy które się wyróżniają, czy któreś miały znamiona na szyi albo zielone języki. Mhm. Wracasz, przeglądasz wszystkich, jest tu bardzo dużo robotników, dużo również panów, nawet taki całkiem dobrze ubrany, tylko że w wyniku wypadkach, no to mimo wszystko jest to czasami jest tragicznie. Fordy te, jakkolwiek porządne, całkiem szybkie i konstrukcje mają dosyć mocną, to nie zapewniały wtedy jeszcze tak dobrej ochrony, chociażby przed wyleceniem z auta, w związku z czym przypadków jest bardzo dużo tragicznych. I wracasz do mężczyzny, którego wcześniej sprawdzałeś i rzeczywiście patrzysz tak, język jest zielony, a zaraz potem... Nie, tak, proszę, tak, wróciłeś do tego mężczyzny. Mhm. No, jest cały czas tam, gdzie leżał wcześniej, tak? Tak. Grzecznie leży, cały czas nie oddycha, cały czas martwy. Zgadza się. On takiej wyciąganej z szuflady, wiesz. Mhm. No, w takim razie ubieram rękawiczki i... No, otwieram mu delikatnie szczękę. Wyciągam język. Mhm. Skalpelem ucinam i chcę zbadać ten język. W porządku. To jakaś to będzie chyba medycyna sądowa jednak, tak mi się wydaje. Przy tym pozostaniemy. Ewentualnie, czy będziesz miał... było chyba coś takiego jak aptekarstwo, albo... Mam farmację, chemia. O, farmacja, właśnie. Ale farmacja albo chemia. To mogę na farmację... Osiemnaście na 40. A, to przepraszam, to mi się coś... Tak, nie pokazało, to nie wiem, czemu. Bardzo ładnie, czyli połowa jest. Otóż jesteś całkowicie pewny, że nie pozostawił... Taki efekt nie wywołał żaden lek. Po tym jak to sprawdziłeś, przekazałeś rzeczy do analizy, pewnie chwilkę poczekałeś. Nie wywołał tego żaden lek, nie widzisz tu reakcji z żadnym znanych ci takich popularnie stosowanych leków. Prędzej obstawiałbyś jakieś naturalne środki, które to spowodowały i wtedy albo to był ten środek działał w ten sposób, albo do tego doszła jeszcze reakcja alergiczna, ale czy reakcja alergiczna może występować u tak wielu osób? No pewnie tak. Ale czy w takim razie osoby są wybierane losowo, czy są precyzyjnie dobierane? Są pytania, które stawiasz sobie w głowie. Dobra, to chciałbym jeszcze wrócić do tego mężczyzny i się przyjrzeć temu znamieniu nasi, ten wypalony trójkąt. Czy jestem w stanie może ocenić, jak długo ma to znamie, albo czym zostało wypalone? Dobra. Rzut był bardzo dobry, bo to był na farmację. To nie, to już... Jeszcze raz bym prosił chyba medycynę sądową. Medycyna sądowa, jasno. Mhm.
mogą forsować. Znaczy, a jakbyś chciał to zrobić? Co, poświęcisz więcej czasu, czy... Może wytnę całe to znamie, w ogóle wezmę pod mikroskop, żeby się dokładnie temu przyjrzeć, tym śladom, żeby ocenić, czy to się zagoiło, czy to jest jakieś świeższe, czy już trochę ma. Dobrze. Dobrze, przepraszam, bo... Jakby to rzuciłeś, czy nie rzuciłeś? Nie, to Suzan rzuciła ósemeczkę. Okay. Jeżeli ci się nie uda, to obawiam się, że zniszczysz tą próbkę. W sensie to jest kawałek skóry, nie? Przewyczynać, może naruszysz to i ciężko będzie. Dobra. Chyba zniszczyłem. Możliwe, że zniszczyłem. Tak, wycinasz. Już przy wycinaniu poszło coś nie tak. Już skalpel twój nie leżał tak dobrze w dłoni jak wcześniej. Oprócz tego jeszcze, kiedy skalpel wszedł za głęboko, w trupie nie powinno być ciśnienia krwi. A tutaj trysnęło ci w twarz odrobiną tej dziwnej substancji. Odskoczyłem szybko i udałem się gdzieś do najbliższego źródła wody, jakaś umywalka może albo coś, żeby przemyć twarz. Absolutnie zdegustowany. Nawet nie tą całą posoką, bo to normalny widok, ale swoim nieudacznictwem. Jedyne co mnie ratowało to, że nie będzie żadnej skargi od pacjenta. Co dalej? Stawiasz go, czy? Znaczy, ale to wszystko tam. Nie wydaje mi się, żeby było cokolwiek, co mógłbym sprawdzić. A jeszcze przyczyna śmierci. Ja bym chciał zobaczyć. W sensie, to jeden z tych ludzi, który umarł na tej budowie, tak? Wypadek jakiś? W kwestii powodu śmierci? Tak, to jest jeden z robotników. Natomiast znaleźli go współpracownicy po nocy spędzonej w pracy. Przyszli rano i on tak leżał. Właściwie nie udało im się ustalić powodu. A pracował w fabryce z częściami samochodowymi. Tłoczył je przy takiej tokarce metalowej. Od razu wiesz, że zapewne niedługo zjawi się dziennikarz, który będzie chciał ci wyciągnąć z ciebie, albo raczej włożyć słowa w usta mówiące, że praca przy częściach samochodowych niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzi i to jest wszystko wina Henry'ego Forda. A mimo wszystko chciałbym jednak przeprowadzić tym razem tak pełni na spokojnie staranną sekcję zwłok, żeby się dowiedzieć, dlaczego ten mężczyzna umarł. To już troszkę zajmie. To wiem, tak, wiem. To jest coś, na co mogę się zgodzić, bo jednak jedyna osoba z zielonym językiem, która faktycznie nie żyje, jednak chciałbym znaleźć ten powód. Dobrze. Dawaj. Medycyna sądowa. Otóż jesteś całkowicie przekonany, że ten mężczyzna zginął przez skurcze, bardzo gwałtowne skurcze żołądka, a potem innych organów. Jeżeli zestawisz to z jakimiś metodami naturalnymi, być może pasowałoby ci do tego jakiś jad paraliżujący albo reakcja alergiczna na jakieś takie właśnie zioła otępiające. Ale samo to, jad może by tak zadziałał, ale samo zioło by tak nie zadziałało aż tak mocno pewnie. To musiało być tam jeszcze coś więcej, ale pewnie, żeby z tego wyciągnąć, potrzebowałbyś to, co było mu podane. Podane. Mhm. Dobra, to już nie wyprzedłużając. Przechodzimy do
Daemona. Też troszkę czekałeś. I zaraz rozumiem, że wszyscy się tutaj zjedziemy u niego. Więc będę sukcesywnie potem wejdzie Susan. Powiesz w dowolnej chwili, kiedy będziesz chciała zapukać do drzwi. Ale na razie Daemon opisze nam swoje mieszkanie, dom. I jeszcze chciałbym też przy okazji ustalić, gdzie wy w ogóle mieszkacie. Bo macie wszyscy podobną majętność, więc na pewno nie mieszkacie w ścisłym centrum przy Kapitolu, ale gdzieś na jakimś pierścieniu wokół niego, jak najbardziej jest to możliwe, spokojnie was na to stać. O, już się włączam. No to Daemon mieszka może nie jakoś super blisko centrum, ale też nie najdalej od centrum w mieszkaniu. Nie za wielkim, aczkolwiek nawet znajdzie się tam miejsce na dwa pokoje dla gości, jeden pokój dla służki. Takie po prostu mniejsza rezydencja. A propos służki, to właśnie ma jedną gosposię, którą jest pani Wang, która jest Chinką. Słabo rozmawia po angielsku, ale nadrabia zaangażowaniem i umiejętnościami w pracy. No i wracasz do domu. Nie wiem, jaką muzykę puścić, bo nie wiem, w jakim Daemonie najgorszy jest nastroju. W jakim nastroju jest Daemon? On jest na pewno zmieszany. Ma taki humor w stylu. To się nie dzieje naprawdę przecież. To jest jakiś żart. To jest niemożliwe przecież. Więc na pewno jest ciekawe, co udało się ustalić jego przyjaciołom. I na dobrą sprawę pewnie będzie ciężko mu zasnąć w nocy, chociaż bardzo by szybko chciał już znać wszystkie informacje, których dowiedział się jego szef również na propos rzeczy. Mhm. O! Mhm. Pan Daemon! Pani Wang, będziemy mieli gości. Goście. Dwójkę. Ja i dwójka. Kolacja. Trzeba zrobić kolację. Dobry pan Daemon. Ona przyspieszy do kuchni i już zaczyna operować. Ja siadam sobie w salonie. Ściągam marynarkę, odwieszam kapelusz, biorę notatnik, czytam i nie dowierzam. Czy w tym momencie rozlega się pukanie? Myślę, że tak. Nie. Dzień dobry. Widzisz małą, drobną Chinkę. Gość. Pan Daemon tam. Dziękuję. Kawa, herbata. Poproszę herbatę. Idę od razu w miejsce, do pokoju, który mi wskazała. O, Susan. Siadaj. Dowiedziałaś się czegoś? O, widzę, że nie jestem ostatnia. W zasadzie to tak. Nie wiem, czy ty badałeś już tę sprawę. I wyjmuję swój notatnik, siadam tak pospiesznie. Znalazłam informację o Gabrielu Hansonie, tym, którego ciało znikło, którego chcieliśmy powiązać. Bardzo dużo pisali o jego szabli, szpadzie. I niestety nie dowiedziałam się, czy jakieś inne takie sprawy z zielonym językiem były powiązane, ale co ciekawe, w ogóle wypadło mi to z głowy, zapomniałam ci powiedzieć, w tym miejscu, w tym domu, gdzie ta kobieta, gdzie spotkaliśmy się dzisiaj, gdzie ta kobieta, to ciało było jej. Mhm. Jak robiłam zdjęcie, to zauważyłam dziwnego mężczyznę, który wychodził z mieszkania obok.
miał taki dziwny symbol na rękawiczce. I co było takie niezwykłe, no to to, że szedł w drugą stronę, jakby wszyscy gapie się tam zbierali, a on ulotnił się z mieszkania obok i dowiedziałam się, że to mieszkanie jest niczyje, to znaczy jest wystawione na sprzedaż, jest puste. Więc minęła się najprawdopodobniej z tym niedoszłym mordercą, ponieważ okazało się, że kobieta, którą znaleźliśmy, ożyła. Czy ożyła? Jak to jest możliwe? Jest teraz w stanie śpiączki, ale ja sprawdzałem i mój partner też sprawdzał. I obaj... Ona nie miała pulsu. Gość. To poszło. Otwiera. Dobry, gość. Pan Damon, pani Susan, tam. Dobry wieczór, witam serdecznie. Kłaniam się, ściągam kapelusz i wchodzę do środka ze swoją torbą. Ja wezmę, nie wezmę kapelusz. Tak, dziękuję. Udaję się w kierunku wskazanym. Kawa, herbata? Herbatę poproszę. No wchodzimy w tym. No i ja w tym czasie mówię, i ta kobieta no, nie miała pulsu. O, Mortimer. Mam nadzieję, Mortimerze, że nie powiesz, że mężczyzna, którego rano badałeś, też ożył. Nie, na szczęście był tam, gdzie go zostawiłem. W niemalże podobnym stanie. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Tak. W sumie to ciekawe, że pytasz, bo udało mi się go otworzyć nawet. Otworzyć, w sensie przeprowadziłem sekcję. W pierwszej kolejności sprawdziłem jego język. Oczywiście najciekawsza sprawa. Przez moment próbowałem sobie brodę, że nie zrobiłem tego z człowiekiem w barze, no ale trochę nie tak to wygląda. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Biorę herbatę. Pan Damon nic? Mi też herbaty. Herbata. Nie napijesz się czegoś mocniejszego, Damonie? Wątpię, żeby herbatka cię uspokoiła po takich wrażeniach. To nie jest tak, że jestem niespokojny, czy... To jest... Mógłbym powiedzieć, że jestem podekscytowany. O, to zupełnie tak jak ja, w momencie, w którym on uciąłem mojemu pacjentowi język. I teraz co najciekawsze... Masz go ze sobą? Czemu miałby zabierać język? Susan! Ja bym pewnie zabrała. No nieważne, przepraszam. Nie szkodzi. Myślałem o tym nawet przez moment, ale uznałem, że zostawię go na miejscu, jakbym coś jeszcze chciał sprawdzić. Tak na pierwszy rzut oka... Na pewno nie był to żaden lek, żaden medykament. Najprędzej bym obstawiał jakieś naturalne środki. Być może była to reakcja alergiczna albo konsekwencja czegoś, co zostało mu podane, co doprowadziło do zabarwienia się właśnie języka. Natomiast najciekawsze jest to, że mój delikwent cały czas był tak jakby w jednym miejscu, faktycznie nie miał pulsu, faktycznie był martwy. To też go sprawdziłem. Jak zginął w ogóle, został znaleziony przez swoich współpracowników. Zajmował się tłoczeniem jakichś części samochodowych, coś. Został znaleziony rano przez swoich współpracowników. Nikt nie wiedział dlaczego. Dlaczego w ogóle doszło do śmierci, nie było żadnych widocznych śladów. Okazało się, że umarł przez gwałtowne skurcze najpierw żołądka. Jego żołądek był bardzo skurczony, a poza żołądkiem pozostałe organy. Wyglądało mi to na działanie jadu paraliżującego. Najprościej to tak wytłumaczyć, że został otruty jadem. Ten jad sprawił, że jego organy zaczęły się wręcz kurczyć, gwałtownie się kurczyć. Prawdopodobnie sprawiało ogromny ból.
zginął w węczarniach. Tylko jednak nie jestem pewien, czy to faktycznie jest sam jad, czy coś jeszcze poza jadem. Ciekawe. Jeśli byłoby to reakcja alergiczna, to by też mogło być też jakieś zioło otępiające. Na pewno to nie było same zioło. Zioło zmieszane z jadem. Jeśli miałbym nawet w chwili obecnej wydać, może tak powiem, raport albo jakikolwiek werdykt, to tak bym właśnie obstawiał jad paraliżujący z ziołami otępiającymi. Ja wyciągam gazetę, pokazuję palcem. O, ten. Poznajecie? Tą starszą wyciągnąłeś, tak? No tą starszą. Mm. No, to trochę jak ten z kawiarni. No, nie trochę, to on. Czy ja wiem, na pewno bardzo podobny może jak rodziną. Czasem będąc w szoku, widzimy to, co chcemy widzieć. Nie jestem w żadnym szoku. Mortimerze, ty jesteś lekarzem. Czy na przykład słuszna jest teoria, że jeśli ktoś okrada te groby, jest hieną cmentarną, to mógł na przykład zarazić się czymś od tego ciała, coś jak trupi jad albo coś takiego i na przykład umrzeć właśnie, albo to spowodowało ten zielony język? Chyba tak. Pan Dejpan, obiad już. Zasiądziemy.